Witam Państwa, nazywam się Anika Połom. Rozpoczynamy projekt Sztuka Niby Obca, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus. Projekt będzie miał miejsce na Dolnym Mieście. Będziemy razem z dziećmi klas szóstych szkół podstawowych numer 4 i numer 65 przygotowywać zajęcia, przeprowadzać warsztaty oraz spacery po Dolnym Mieście. Również warsztaty z zakresu partycypacji społecznej, z designu. Poznamy bliżej Dolne Miasto oraz nauczymy dzieci, że mogą się na jego temat otwarcie i śmiało wypowiadać oraz walczyć o swoje. Dzień dobry, nazywam się Kamil Darwicki. Jestem uczniem szkoły podstawowej numer 65 w Gdańsku. W tym miesiącu mieliśmy warsztaty pod tytułem Sztuka Niby Obca. Uczyliśmy się o naszym mieście, robiliśmy różne projekty i się bawiliśmy. Dzisiaj bawiliśmy się aktorów teatralnych i jako dziennikarzy. Dziękuję do serca. Stoimy w tej chwili na skrzyżowaniu ulic Grobla Angielska i Szafarnia. Kto wie, skąd nazwa Szafarnia? Wie ktoś? Od szafy? Nie, pudło. Od browarni. Od browarni. Od szafarza. Szafarz to był taki urzędnik krzyżacki, który zajmował się w zakonie handlem. I tutaj właśnie w tym miejscu miał swoje magazyny, czyli szafarnie. Potem ta nazwa została rozciągnięta na całą tą ulicę i od ulicy Długie Ogrody, od Daszt Stągiewnych aż do tego miejsca ulica nosi nazwę Szafarnia. Tak, nie ma co się. Bardzo Was proszę o wykonanie zadań powierzonych Wam w grze miejskiej, którą tutaj zaraz Wam wręczę. Zadania nie są trudne, wymagają od Was wyobraźni i użycia kredek. Zatem mam nadzieję, że poradzicie sobie. To jest oryginalny słup tramwaju elektrycznego, który w 90-tych latach XIX wieku tutaj zaczął kursować. Wyrzucacie już. Dobra, mamy akcję. Spontaniczna akcja Czystego Miasta. No, wrażliwość dzieci, rzeczywiście. Gratuluję, bo są owoce warsztatu. Jestem Gosia Grześlak i mam taki pomysł, żeby czyścić supy na całym Dolnym Mieście. No, na większości przynajmniej. Gdzieś przydałoby się taki sezonowy sklep, taka lodziarnia, coś w tym stylu, że przyjeżdżał co jakiś czas i sprzedawał tam. No, bo dużo osób tutaj chodzi na spacery, na przykład na ten plac zabaw, matki z dziećmi, na przykład, bo to jest fajna okolica i no, naprawdę bardzo dużo osób na spacery chodzi. Strasznie. Dzień dobry, nazywam się Ewa Okry i prowadzę w ramach projektu Sztuka Niby Obca warsztat specjalizacji społecznej. Są to zajęcia dla młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej i mają na celu z jednej strony pokazanie im możliwości partycypacji społecznej, tego, że można wspólnie coś razem tworzyć, zachęcenie ich do tego, żeby chcieli razem coś zmieniać, żeby mogli podejmować decyzje odnośnie tego, co ich otacza. No i z trzeciej strony jest to okazja do tego, żeby spojrzeli na otaczający ich świat w inny sposób. Jestem Daria. No czytaj. Pierwsza publiczna. Chcemy, żeby tam były światła i pasy, przejście dla pieszych, ponieważ jest tam niebezpiecznie i groźnie. Sposób rozwiązania. Zrobienie znaków. Te znaki kto zrobi? My. My. Czyli młodzież zrobi znaki. Młodzież zrobi znaki PiS. Młodzież, lubią te osoby, które chcą. Znaki, że nie można śmiecić. Ziemnie. No. Weszliśmy na czerwono, ponieważ koleżanka tam pływa na kajaku. Bardzo lubi to miejsce, lubi tam wpadać do wody. Ale dorośli mogą więcej zdziałać w tym kierunku niż dzieci. Dorośli mogą więcej bezpośrednio zdziałać, ale dzieci mają dużą siłę przekonywania. Na przykład mogą skłonić swoich rodziców, żeby działali też. Nie? Możemy też zebrać podpisy od mieszkańców okolicy, żeby też się podpisali pod tym, aby te światła były i te przejścia dla pieszych. Mm-hmm. Dobrze. Także przekażemy głos panu. Uważam, że powinniśmy jak najwięcej rozmawiać i wasze pomysły. Niektórzy mogliby powiedzieć, że no dobrze, ale tych pomysłów jest tak dużo, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, ale krok po kroku. Ludzie niepełnosprawni mają trudność z wejściem na trzecie piętro, więc jest potrzebna winda.
I tutaj mamy narysowaną windę, tam są przyciski, jakiś ludzik tańczy, czy jadlibu. Jest dużo takich zaniedbanych podwórek i tam wszędzie są takie obskurne bloki i takie różne. I by było można na przykład, albo są kontenery na śmieci i niektórzy wywalają te śmieci, albo odwracają te do góry nogami. I to by było można skierować do zarządcy dróg i zieleni, tam żeby dzieci mogły się na przykład pobawić w swobodzie pochowanego, tam gdzie jest czystszy zapach, a nie smrodek śmieci. I by było można również jakiś festyn albo jakoś właśnie zorganizować właśnie takie małe sprzątanie jakiegoś podwórka. Trzymaj, mamo. Czyli tak, mamy sprzeczne opinie. Czy nie dopuszczono do głosu, czy sam nie chciałeś zabrać głosu? Też masz takie prawo, mogłeś nie chcieć w tym momencie debatować. Nie, nie dopuszczono. Nie dopuszczono. Czyli gdybyś miał możliwość wypowiedzenia się, to wówczas byś nie dopuścił takiej sytuacji. Bardzo, słuchajcie, zaskoczona jestem tym, że wasza szkoła jest tak czerwona. Naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie zaskoczenie i myślę, że to jest, te mapy mogłyby być nagrodą dla waszych nauczycieli. Słuchajcie, wjedziemy już na dziedziniec fabryki karabinów. Fabryki z obiektu z XIX wieku, po to, żebyście mogli porównać ten obiekt z fabryką dużą mocną z wieku XX, gdzie wejdziemy do środka. Tu zobaczymy tylko z zewnątrz i zajrzymy przez okna, jak wyglądały hale produkcyjne z żelewnymi kolumnami po środku. Tutaj mamy już filary z betonu, a tam są jeszcze żeliwne. Dobrze, to wejdźmy na chwilę. Jesteśmy firmą odzieżową, więc projektujemy odzież. Projektujemy wszystko. Czyli to, co macie na sobie dzisiaj. Kurtki, spodnie, spódnice, sukienki, bluzy, t-shirty, bieliznę, skarpety, buty, czapki, szale, rękawiczki, torebki, paski, biżuterię. Brawa, publiczności! Dzień dobry. Jestem Deusze Gabbana. Nasza projekcja to projekcja średniowiecza. Jest dziewczyna i chłopak. Chłopak pokazuje robota. A dziewczyna pokazuje miejscową w średniowieczu. Mamy dwie modelki, tak? Mamy pana tutaj Schillingera, który wejdzie jako pierwszy, będzie prowadził za chwileczkę pokój. Mamy filmowców z obu ekip. To jest strój balowy, zrobiony z gazet i balonów. To oryginalny strój i bardzo będzie na początku, będzie miał swoją cenę, ale podejrzewam, że później będzie taniej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 3000. Czy kolekcja się przyjmie? No nie wiem, czy się może się przyjąć, bo ludzie bardzo chętnie będą chcieli czytać ze strojów. To jest nasz model. Zaprojektowałam go w gazetę. O, tu jak widać, to są takie łóżki. Każdy jak ktoś podejdzie do niego, może wziąć łóżkę, herbatkę, proszę bardzo, i można pić. Ale tym razem odłożę. W związku z powyższym, iż dzisiaj mamy taki temat naszej współpracy tutaj z grupą Miasto Przemysłu, czy Miasto Przemysłowe. Czujemy się dzisiaj jak młodzi projektanci LAM. I mam nadzieję, że są trzy grupy projektowe. Pod koniec naszego spotkania podsumujemy i wytypujemy trzy najlepsze lampy z trzech grup projektowych. Ja mam na imię Jarek. Studiowałem w Akademii Teatralnej. I spotkanie dzisiaj z wami jest podporządkowane temu, żeby sobie trochę powiedzieć o tym, jak występujemy. O tym, co zrobić, żeby ten nasz występ był taki, żeby ktoś chciał nas oglądać. Jak zauważyliście, możecie wszyscy spojrzeć się w kamerę, tam z tyłu i pomachać. Uwaga! Zaczynamy! To jest improwizacja. Co to jest improwizacja? Robimy coś na żywioł. Umówiliśmy się tylko co do tematu i co do ról. Ale nie umówiliśmy się odnośnie tego, jak macie rozmawiać. I teraz macie porozmawiać ze sobą improwizując.
Ja też nie wiem, jak to być prezydentem. Nigdy nie byłem, nawet nie myślę o tym, żeby być. Więc pomyśl sobie, tak wczuj się trochę w tą rolę, co ci przyjdzie do głowy, tylko pamiętaj, że jesteś prezydentem. Mimo wszystko, tak? Roli prezydenta. Więc pewnych rzeczy nie możesz robić. Nie wypada chyba, nie? Natomiast to są twoi mieszkańcy. Spróbuj! Tak jak myślisz, że mógłbyś odpowiedzieć. Jeżeli nie wiesz na jakieś pytanie, możesz odpowiedzieć nie wiem, zastanowię się, ok? Wy natomiast przez podniesienie ręki do góry, ja udzielam głosu, spróbujcie zadać takie pytanie, jakby one rzeczywiście miało miejsce, jakbyście mieli taką możliwość, bo być może kiedyś będziecie mieć. Czy pan prezydent będzie starał się walczyć z przemocą na dzielnicach? Chcieliśmy się pana zapytać, czy mógłby pan odnowić szpital na ulicy Kłusowej? Dlaczego panie prezydencie nie wybuduje pan schronisk dla bezdomnych ludzi? Panie, czy będą odnowione ulice, żeby były proste, a nie tylko się bez dziurami? Jeżeli będą fundusze. Panie prezydencie, czemu pani wybuduje wojsk dla dzieci, jakieś place zabaw? Dlaczego pan nie buduje McDonald's tutaj? Jest to fast. Nie, bo nie chcemy, żeby dzieci było tyłem, dlatego nie budujemy. Zawieźcie się tyłem. Yes. No i mam pytanie, czy będzie więcej komunikacji miejskiej? Będzie więcej komunikacji miejskiej, ale na razie na to nie mamy funduszy. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Murawski. Mieszkam i pracuję na Dolnym Mieście już od 3 bądź 4 lat. Uważam, że jest to bardzo piękna i stara dzielnica. Ma w sobie wiele zabytków. Natomiast nie podoba mi się przede wszystkim, że są te zabytki bardzo zaniedbane. Bardzo mi się nie podoba również polityka miasta, jeżeli chodzi o segregację śmieci. Chodzę do szkoły podstawowej numer 4 w Gdańsku i w Dolnym Mieście mi się nie podoba, że psy chodzą bez panów, atakują, gryzą. Tam, gdzie jest teraz rzeźnia, tam, gdzie była rzeźnia, to teraz są tam gwałcone ruiny. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Nam się bardzo podobało, ponieważ mogłyśmy się dzisiaj czegoś nauczyć i było bardzo śmiesznie. Witajcie, mam na imię Wiktoria. Chodzę do 6 klasy szkoły podstawowej numer 65 w Gdańsku. Dzisiaj mieliśmy warsztaty i było super. Uczyliśmy się bawiąc, robiliśmy projekty, a także występowaliśmy. Moim zdaniem ten dzień w szkole jest super. Nazywam się Kuba Łopatka, mam 12 lat, jestem z Dolnego Miasta i chodzę do szkoły podstawowej numer 65. Biorę udział w sztuce pod tytułem Sztuka niby obca. Nauczyłem się tam robienia lamp z różnych rzeczy, między innymi z kartonu i bibuły i papieru kolorowego. Dzisiaj 16 listopada uczyliśmy się filmować. Mam na imię Damian. Fajnie mi się podobało tutaj ze względu, bo mogłem się pobawić balonami i mogłem zostać krytykiem. Według mnie warsztaty były bardzo ciekawe, bo nie przypominają w ogóle lekcji. Nie trzeba siedzieć w ławkach, można twórczo popracować. Tak i można. Proszę? Tak powinno być codziennie. Dzień dobry, nazywam się Ewa Kowalska, jestem autorką bloga ibdeker.pl. Zostałam zaproszona do współpracy przy tworzeniu projektu Sztuka niby obca. W ramach projektu prowadziłam zajęcia dziennikarstwa obywatelskiego z elementami pracy z kamerą. Zajęcia, które prowadziłam, niejako zamykały cały projekt, dlatego miałam przyjemność pracować z dziećmi już przygotowanymi do tego rodzaju pracy. Ale proszę Państwa, dla wielu osób to był pierwszy kontakt z kamerą. Obraz, który Państwo przed chwilą zobaczyli, w wielu momentach drży. Bardzo prosimy o wyrozumiałość. To nie tylko błędy warsztatowe, to często zwykłe ludzkie emocje. Pragnę gorąco podziękować Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za wszelką pomoc oraz partnerstwo przy projekcie Sztuka niby obca oraz naszym partnerom szkolnym, czyli Szkole Podstawowej nr 65 i nr 4 na Dolnym Mieście. Dziękuję bardzo.